Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Watt. Wyżnianka 32. Serdecznie witam na podsumowaniu 5. edycji powiatowego konkursu Zdrowa i Piękna Mama. Jak wskazują statystyki, rak szyjki, macicy, jak jest dużo istotniejszą niż AIDS czy gruźlica przyczyną przedwczesnych zgonów na całym świecie. W Polsce każdego dnia 10 kobiet dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, a 5 z nich umiera. Dlatego, że niestety wciąż niewiele kobiet wie, że rakowi temu można zapobiegać w prosty, skuteczny, nieinwazyjny i tani sposób poprzez wykonywanie badań cytologicznych. Wychodząc przeciw temu ogromnemu problemowi, starostwo powiatowe już od kilku lat prowadzi i włącza się w działania i inicjatywy mające na celu uświadamianie kobietom, dziewczętom oraz ich rodzinom, jak zapobiegać tej groźnej chorobie. Jedną z tych inicjatyw jest właśnie konkurs Zdrowa i Piękna Mama. Drogie mamy, szanowni państwo, nauczyciele, wychowawcy, goście, droga młodzieży. Cieszę się ogromnie, że już po raz piąty się spotykamy i po raz piąty gromadzimy tak wiele osób zaangażowanych w profilaktykę. I tutaj trzeba powiedzieć, że Starostwo Powiatowe jest takim liderem w powiecie kraśnickim. Chciałem tutaj, jeżeli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy, chciałem tutaj podziękować moim paniom z Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego, bo naprawdę robią bardzo dobrą robotę w tej dziedzinie. Ja, obejmując stanowisko starosty i będąc na pierwszym spotkaniu naszej młodzieży, naszych dziewcząt ze szkół średnich z panią Idą Karpińską, byłem pod wrażeniem tego spotkania i doceniłem wtedy, jak ważna jest profilaktyka i jak te młode dziewczyny uczą się tego, że należy robić badania. Tego się nie da ocenić, ile ratujemy przez to kobiet przed zachorowaniem na tą chorobę, ale też ile ratujemy, ile kształtujemy świadomości tych kobiet, gdzie podejmują szybko leczenie, jeżeli usłyszą diagnozę stawiającą ich w tej trudnej sytuacji, w sytuacji choroby. To przemawianie poprzez te konkursy literackie, plastyczne właśnie do tych młodych, małych dziewcząt na pewno da ogromne efekty w przyszłości. Dziękuję państwu wszystkim za to zaangażowanie, że też jako wychowawcy namawiacie te młode osoby do tego, aby angażowały się w tą akcję. Dzisiaj Dzień Mamy. Chciałem wszystkim mamom tutaj obecnym na sali, ale także za pośrednictwem naszej lokalnej telewizji i mediów przekazać serdeczne życzenia, bo przecież ta rola matki jest niesamowita. I matki mają ogromny wpływ na to, jak kształtują się postawy naszych dzieci w przyszłości, jak kształtują się postawy naszych obywateli, naszego powiatu w przyszłości. Za waszą ciężką pracę, za waszą bezwarunkową miłość składam wam serdeczne życzenia w swoim imieniu, a także w imieniu zarządu i Rady Powiatu w Kraśniku. Moi drodzy, dzisiaj dzień szczególny, dzień mamy, dzień, kiedy to mamy są tymi osobami, o których mówimy ze szczególną miłością, mówimy o tym, jak bardzo ważne są w naszym życiu. Po liczbie prac, które trafiły na nasz konkurs, widać, jak bardzo dzieciom zależy na tym, żeby mamy były nie tylko piękne, ale przede wszystkim zdrowe.
widać i przez te prace przebija ta wielka troska o zdrowie mam. Ja bardzo cieszę się z tego, że właśnie w ten sposób możemy przyłączyć się do tej akcji profilaktycznej. Możemy zadbać o zdrowie waszych mam. Drogie mamy, dzisiaj jeszcze wiele serdeczności w waszym kierunku, ale pozwólcie, że z mojej strony również przekażę gorące życzenia. Przede wszystkim zdrowia, pomyślności, no i sił dla waszych pociech. Wszystkiego najlepszego. Mam do czytania list w imieniu pana wojewody lubelskiego Wojciecha Wilka. Do tych życzeń dołącza się kurator lubelski oświaty, pan Krzysztof Babisz. Szanowny panie starosto, wraz z podziękowaniem za zaproszenie na finał 5. edycji powiatowego konkursu Zdrowa i Piękna Mama, proszę przyjąć wyrazy uznania za wszystkie inicjatywy podejmowane na rzecz edukacji zdrowotnej mieszkańców powiatu kraśnickiego oraz za upowszechnianie konieczności korzystania z badań profilaktycznych. Na pana ręce składam również podziękowanie pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie, współorganizatora konkursu, za liczne działania realizowane w celu zachowania dobrego zdrowia społeczności województwa lubelskiego. Przede wszystkim jednak pragnę złożyć serdeczne życzenia zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności paniom z okazji Dnia Matki oraz gratulacje uczestnikom zmagań konkursowych. Poprzez przygotowanie pracy plastycznej, literackiej lub przedstawienia teatralnego uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna dali wyraz nie tylko swoich umiejętności i talentu, ale przede wszystkim miłości, odpowiedzialności i troski o swoje mamy. A to są wartości szczególnie ważne i cenne. Gratulując podjętej inicjatywy prozdrowotnych obchodów Dnia Matki, życzę, by owocami konkursu była większa otwartość mieszkańców powiatu kraśnickiego na regularne wykonywanie koniecznych, cyklicznych badań, a dzięki temu skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie chorób. Wojewoda lubelski Wojciech Wilk. Dobry Państwu, jest mi bardzo miło gościć w tak wspaniałym gronie, w tak wspaniałej uroczystości. Na wstępie dziękuję bardzo za zorganizowanie tej wspaniałej uroczystości panu staroście, panu wicestaroście, dyrekcji tej szkoły, ale przede wszystkim gorące pozdrowienia i podziękowania w imieniu pana Krzysztofa Hetmana, marszałka województwa lubelskiego oraz w imieniu własnym składam na ręce was, drogie dzieci, droga młodzieży, że w tak wspaniały sposób zaangażowaliście się w tym konkursie. Z informacji, które przed chwileczką otrzymałem, wynika, że ponad 140 dzieci zaangażowało się w to wspaniałe przedsięwzięcie. Trudno sobie wyobrazić lepszy prezent dla mam niż takie prezenty, które dzisiaj przyszykowaliście w postaci wspaniałych prac literackich i także artystycznych. Rzeczywiście chyba nigdy nie byłem na takim konkursie, który byłby tak bogaty w piękne wasze prace i wierzę w to, że mamy w tej chwili czują się bardzo dumne z was i tak, w takich chwilach są wyjątkowo zauważalne. Mam nadzieję również i wierzę także w to, że nie poprzestaniecie tylko na takich akcjach i na co dzień będziecie swoim mamom robić tak wspaniałe prezenty.
A wam, drogie mamy, życzę wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim wielu radości, wielu sukcesów, siły, żebyście umiały, a w sumie to robicie to doskonale, ale żebyście umiały rzeczywiście sprostać tym trudnym wyzwaniom, gdzie trzeba łączyć i role związane z macierzyństwem i z trudną pracą zawodową, coraz bardziej wymagającą, jak również dziękuję również za to, że włączacie się także w to życie społeczne naszej małej ojczyzny. Szanowni Państwo, to, że Starostwo Powiatowe włączyło się w działalność na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy, to w dużej mierze zasługa pana profesora Jana Kotorskiego, kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Koordynacji i Popularyzacji Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. To z jego inicjatywy kilka lat temu podjęliśmy się tego zadania, rozpoczynając od cyklu szkoleń dla uczennic ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kilkakrotnie organizowaliśmy akcję bezpłatnych badań cytologicznych, podczas którego rodzaju imprez powiatowych. Później nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Kwiat Kobiecości, którego założycielką i prezesem jest pani Ida Karpińska. To ona rok w rok zaszczyca nas swoją obecnością na konferencjach poświęconych profilaktyce raka szyjki macicy, dzieląc się z dziewczętami, ale także kobietami swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w tym zakresie. Od 3 lat uczestniczymy również w ogólnopolskiej kampanii na rzecz walki z rakiem szyjki macicy pod nazwą Piękna bo Zdrowa, w ramach której przeprowadzane są bezpłatne badania cytologiczne połączone z szeregiem imprez towarzyszących. Wreszcie od 5 lat organizujemy konkursy Zdrowa i Piękna Mama, który cieszy się coraz większą popularnością. Nieustannie od wielu lat ściśle współpracuje i wspiera nas organizację pana doktora nauk medycznych Bartłomieja Barczyńskiego. Jest z nami również i dzisiaj. Korzystając więc z okazji, w tej chwili pozwolę sobie poprosić pana, jako osobę doświadczoną, o zabranie głosu i wprowadzenie na tematykę profilaktyki raka szyjki macicy. Witam bardzo serdecznie Państwa, Panie głównie tutaj. W imieniu pana profesora Kotarskiego, mojego szefa i szefa jednocześnie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w województwie lubelskim, bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość wygłoszenia kilku słów tutaj na tym spotkaniu przy okazji finału konkursu. Proszę Państwa, tak jak już było wspomniane, dzisiaj niestety profilaktyka zdrowotna w Polsce jest daleka od tego, czego byśmy się spodziewali. Z badań profilaktycznych cały czas, mimo głośnych akcji, głośnych finałów, konkursów, akcji medialnych, cały czas korzysta zbyt mało kobiet w porównaniu z tym, co powinno korzystać. Proszę sobie wyobrazić, że tylko 1 na 4 pacjentki, która jest zapraszana do badań profilaktycznych raka szyjki macicy, czyli na badania cytologiczne, wykonuje faktycznie to badanie. Czyli objęcie całej populacji w Polsce średnio to jest około 25%. To jest o wiele, wiele za mało w porównaniu ze wszystkimi krajami, nie tylko europejskimi, ale już zaczynają nas wyprzedzać kraje azjatyckie, Ameryki Łacińskiej, czyli te kraje, które o wiele później wprowadziły programy profilaktyczne w porównaniu do nas. W Polsce na raka szyjki macicy zapada około 3200-3600 kobiet, z czego niestety mimo postępów leczenia cały czas 1800-200 umiera, czyli trzeba liczyć, że około 50%.
Na świecie jaki to jest problem, ten rak szyjki macicy? Na świecie rocznie 500 000 kobiet dowiaduje się o tym, że ma raka szyjki macicy. To są liczby dramatyczne. Głównie jest to choroba regionów biednych, właśnie takich regionów, które nie mają pieniędzy na profilaktykę. I stąd dziwi nas, dlaczego w Polsce, która wydaje tyle środków finansowych na te wszystkie programy, nie tylko w stosunku do choroby nowotworowej gruczołu piersiowego, ale również właśnie w stosunku do raka szyjki macicy, ta zgłaszalność na te badanie jest cały czas taka niska i wysoce niezadowalająca. Nikt inny nie potrafi powiedzieć, ile dramatów ludzkich odbywa się w każdym domu, w związku, w sytuacji takiej, w której kobieta, często młoda, bo mamy już zachorowania w grupie pacjentek 20-25 lat, czyli bardzo młodych kobiet, dowiaduje się, że choruje na raka szyjki macicy. Szczególnie w momencie, kiedy nie zdążyła jeszcze mieć dzieci, kiedy planuje dzieci, kiedy jest być może bardzo młodą mamą i ma roczną, dwuletnią czy trzyletnią córeczkę. To my właśnie w województwie lubelskim, w Klinice Ginekologii Onkologicznej u profesora Kotarskiego operujemy rocznie ponad 1500 pacjentek z chorobami nowotworowymi narządu płciowego. Nie tylko raka szyjki macicy oczywiście, ale także wszystkich innych pięter narządu płciowego. Także no, bardzo cieszą nas wszystkie takie inicjatywy, biorąc pod uwagę, że to jest już piąta edycja tego konkursu. Bardzo się cieszymy, że tyle osób, tyle dzieci wzięło udział w tym programie. I co jest godne zauważenia, to, że takie konkursy w województwie lubelskim są ewenementem. W zasadzie Kraśnik to jest jedyny taki jasny punkt na całej mapie województwa lubelskiego, w którym odbywają się właśnie takie konkursy. To jest bardzo ważne, dlatego że nasz szef uważa, że żeby wyrobić w naszych kobietach, które żyją w Polsce, takie nawyki prozdrowotne, to musimy zacząć edukację od szkoły podstawowej, zacząć edukację od szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów i dopiero na tej bazie budować takie zachowania prozdrowotne, jakie są na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w krajach skandynawskich, w których to te modele badań profilaktycznych są uważane za wzorcowe. Tam na badania cytologiczne zgłasza się ponad 80% pacjentek i wtedy takie badania mają sens w odniesieniu do całej populacji, bo niestety jeśli u nas się zgłasza 25, to nie ma możliwości, żebyśmy operowali te pacjentki na bardzo wczesnych stadiach, kiedy wystarczy niewielki zabieg operacyjny, stosunkowo niewielki zabieg operacyjny i całkowite wyleczenie praktycznie z zachowaniem płodności jeszcze bardzo często. Także bardzo przy okazji chciałem zaapelować o panie, nie tylko mamy w dniu ich święta, ale także babcie, ciocie, wszystkie pokolenia kobiet, które są o wykonywanie regularne badań profilaktycznych w stosunku do raka szyjki macicy, czyli badań cytologicznych. Jest to model z kolekcji Real Vance Bridal, fason księżniczki. Tuilowy dół połączony z gorsetem ręcznie wyszywanym, pięknymi perełkami. Efektowności dodaje delikatny, mieniący się brokatowy tiul. Sznurowany tył gorsetu zakończony jest nietuzinkową kokardą, co daje niepowtarzalny efekt. Bogato zdobiony gorset świetnie maskuje niedoskonałości. Jest to propozycja firmy Yola Moda na rok 2014. Klasyczna suknia w stylu księżniczki, wykonana z jedwabnego tiulu, ozdobiona pięknymi koronkami. Gorset w całości, pokryty ręcznie wyszywaną koronką, uwieńczony szalenie modną w tym sezonie zabudowaną górą. Jest to świetne rozwiązanie dla pań, które chcą zakryć drobne niedoskonałości na ramionach lub nie chcą zakrywać sukni bolerkami. Uroku dodaje satynowa kokarda, która może być w różnych kolorach. Suknia z kolekcji firmy Alpina Mróz. Jest to wersja dla odważnych panien młodych, które nie boją się krzywych spojrzeń i lubią zwracać na siebie uwagę.
Góra wykonana z satynotafty, ułożonej w zakładki z aplikacjami z kryształków Swarovskiego. Dół wykonany z tiulu zarówno matowego, jak i brokatowego. Ze względu na krótką spódnicę świetnie wygląda na wysokich kobietach. A teraz propozycja dla pani o delikatnej urodzie, lubiących prostotę i elegancję. Suknia w stylu greckim, wiązana na szyję z podwyższonym stanem. Odpowiednia dla pań wysokich lub chcących skryć minimalne niedoskonałości na biodrach. Suknia Lulu z kolekcji Tango na rok 2014 od amerykańskiej firmy Rivans Bridal jest przeznaczona dla panien młodych, które chcą się wyróżnić i błyszczeć w tym najważniejszym dla nich dniu. Gorset sukni jest bogato zdobiony cekinami i kryształkami. Tiulowy dół wykończony jest piękną, błyszczącą koronką z podwierzchnej warstwy. Tiulu przebija się delikatny, brokatowy motyw kwiatowy, przeznaczona zarówno dla kobiet wysokich, jak i niższych. Teraz przedstawiamy model sukni dla pań, które chcą podkreślić swoją idealną figurę. Fason rybka, który świetnie prezentuje się na paniach o delikatnej urodzie. Piękny, haftowany gorset doskonale wysmukli każdą sylwetkę, a delikatny, tiulowy dół nadaje lekkości i kobiecości. Całość zdobi upięty z tyłu gorsetu kwiat. Oprócz sukien ślubnych specjalizujemy się w szyciu kreacji na każdą okazję. Studniówki, półmetki, wesela istnieje możliwość szycia sukien z własnych projektów. Każda nasza suknia jest oryginalna i na pewno zostanie zapamiętana. Trouble when